To są przede wszystkim zdrowie, praca i rodzina. To jest zresztą, to są hasła naszego programu. Okazuje się, że nasz program, który został przyjęty 15 lutego na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, jest aktualny w tym nawet pejoratywnym tego słowa znaczeniu. To, co się dzieje ze służbą zdrowia, nawet informacje z dnia dzisiejszego. Nieudolność ministra Arłukowicza, patologie, jakie panują w Narodowym Funduszu Zdrowia, które między innymi skutkują tym, że minister Arłukowicz dzisiaj wnioskuje o zawieszenie w czynnościach szefa Narodowego Funduszu, którego kilkanaście dni temu powoływał. No, to pokazuje, że nikt nad tym nie panuje. Teraz informacje, które przekazują media odnośnie prywaty, korupcji, pilnowania interesów prywatnych podmiotów, między innymi tam pada nazwisko pana wiceministra Neumanna, jednego z kluczowych i najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej. To pokazuje, że problem zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia dla Polaków jest sprawą zasadniczą. Sprawa pracy,